Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie zorganizowanej przez Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego. Dziękujemy za zaproszenie. Nasi goście dzisiaj to redaktor senior Tygodnika Powszechnego, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika, ksiądz Adam Boniecki. Redaktor naczelny 25-letniej Gazety Wyborczej, Adam Michnik. Witamy. Ja się nazywam Anna Wacławik-Orpik, jestem dziennikarką Radia Tok FM i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Dla porządku powiem jeszcze, że oczywiście przewidujemy jak najbardziej rozmowę z Państwem, pytania z sali. Dla porządku również powiem od razu, że pytanie może trwać nie dłużej niż 2 minuty. Ale to na koniec naszego spotkania. Dodam jeszcze, że dzisiejsze spotkanie będzie można później przeczytać w Tygodniku Powszechnym, a także usłyszeć w retransmisji w Radiu Tok FM. Tematem dzisiejszego spotkania jest Kościół, Lewica, Dialog 40 lat później, a punktem odniesienia jest oczywiście książka Kościół, Lewica, Dialog, wydana prawie 40 lat wcześniej autorstwa redaktora Adama Michnika. Ważna książka, o której był Pan uprzejmy wyrazić się, że jest cokolwiek anachroniczne w dyskusji w kulturze liberalnej. Ja bym chyba jej tak jednak nie nazwała, bo dla mnie na przykład jest ważnym świadectwem, ważnym źródłem wiedzy o sytuacji, no nie wiem, czy dzisiaj jeszcze spotykanej, i od tego chciałabym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę dzisiaj, kiedy środowiska, których proweniencje bardzo się różnią, których postawy wynikają z innych tradycji, z różnych światopoglądów, potrafiły się zbliżyć do siebie i ze sobą rozmawiać, albo przynajmniej podjąć takie intelektualne wyzwanie spotkania i dialogu. Inna sprawa, że być może było to wymuszone przez inną rzeczywistość. Czy coś z takiej idei do dzisiaj jeszcze przetrwało? Czy duch czasu coś ocalił? No mi się zdaje, ja mówię o anachronizmie tej książki, to z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że on rzeczywiście, jak to pani słusznie zauważyła, została zrodzona przez pewną sytuację. Warto pamiętać, że ona była w dużej mierze sprowokowana książką Bogdana Cywińskiego, Rodowody niepokornych, gdzie Bogdan zarysował perspektywę tego typu spotkania, tego typu dialogu. Po drugie, zupełnie od tego czasu, dla mnie przynajmniej, został zdestruowany sens pojęcia lewicy. Ja dzisiaj o sobie nie umiałbym powiedzieć lewica. Wtedy to robiłem bez zahamowań. No. Jeżeli dzisiaj z jednej strony lewica to jest po prostu formacja postkomunistyczna, której nie odmawiam zalet, żeby to było jasne. Ani nie jest moją intencją jakiekolwiek dezawuowanie tych ludzi. Ja tylko stwierdzam, że to nie ma nic wspólnego z tym pojęciem lewicowości, którym ja posługiwałem się, pisząc tę książkę. A z drugiej strony jest to, jako lewica się prezentują, czy to zwolennicy formacji Janusza Palikota, czy to moi młodzi koledzy z krytyki politycznej, wielbiciele Slavoja Žižka, to też nie jest moja bajka. I po trzecie, no mamy zupełnie inny kościół. I to jest może najbardziej dla mnie bolesne. Mamy kościół, który wtedy, ja miałem wrażenie, że Kościół, tak jak ja go postrzegałem, zaprasza mnie do rozmowy, do dialogu. I
nie odczuwałem żadnego typu wrogości ze strony Kościoła. Może jakąś nieufność, ale nie wrogość. Natomiast dzisiaj mam takie poczucie, że w wystąpieniach bardzo prominentnych przedstawicieli Kościoła, no teraz kilka dni temu w telewizji słuchałem księdza Oko, gdzie powiedziałem oko, a nie ucho. No. I miałem wrażenie, że moje nazwisko tam w jego ustach funkcjonowało jak przezwisko. Więc no tutaj rzeczywiście trudno o tym mówić. Natomiast gdzie ja widzę pewne zalety tej książki, że ona jest jednak jakąś zupełnie jakąś próbą zupełnie innego zobaczenia Kościoła, czy szerzej chrześcijaństwa, niż to proponują tacy dyżurni antyklerykałowie, którzy po prostu z ataków na Kościół sobie urządzili taką trampolinę do sukcesu wyborczego czy do rozgłosu, do zaistnienia w mediach, co moim zdaniem jest moralnie nie jest stosowne, historycznie fałszywe i intelektualnie głupie. No, jednak ten cały show w Warszawie z tym ścinaniem Kazimierza Łyszczyńskiego mnie się nie wydał nawet zabawny, dlatego że akurat tutaj jestem tego zdania, co profesor Tasbir, który użył takiego sformułowania, no, że Rzeczpospolitej tamtych lat ma państwo bez stosów. No. I rzeczywiście no, ta sprawa z Łyszczyńskim miała miejsce, ale akurat Polska była raczej na tle innych krajów europejskich, krajów tolerancji religijnej. Jeżeli ja bym się spierał z księdzem Oko, to w imię tych wartości Konferencji Warszawskiej Zygmunt August mówił, a nuncjusz papieski w Warszawie powtórzył jakieś 15 lat temu, nie chcę być królem waszych sumień. Ale co istotniejsze może, ja bym powiedział tak, że ciągle dla mnie to, co w Kościele katolickim jest najbardziej wartościowe, to nie przestało istnieć. To tam jest. Tylko że ta formacja jest dzisiaj mniejszościowa, jest dzisiaj często marginalizowana, często kneblowana i to jest źródło mojej goryczy, dlatego że ja pokochałem chrześcijaństwo w stylu księdza profesora Tischnera, czy arcybiskupa Życińskiego, czy Jana Pawła II. Wymieniam te trzy nazwiska, żeby nie mówić o obecnych na tej sali. Tak, czyli odpowiedź na moje pytanie była rozbudowana, wielowątkowa i prawie wyczerpała treść całej naszej dzisiejszej debaty. Na szczęście prawie, więc powiedział pan, że Kościół dzisiaj to już jest zupełnie inny Kościół. Zatem pytanie do księdza Adama Bonieckiego. Jak sobie polski Kościół poradził po komunizmie, a może jak sobie nie poradził? Tak, jeszcze może to pytanie do Adama, jeżeli można
tutaj dopowiedział. Zgadzam się z tym, co on mówi. Oczywiście to jest oczywiste wszystko. Jedna rzecz, funkcja tej książki, to warto przypomnieć, że ta książka adresowana do przyjaciół antyklerykałów, czy tam lewicy, opozycyjnej lewicy, czy jak to nazwać, ona odegrała, myślę, bardzo też ważną rolę w mentalności dla myślenia katolików i księży, że dowiedzieli się z tego, że mówią prozą, że robią coś, czego w tych kategoriach nie postrzegali, że jesteśmy po jednej stronie w sprawach, w których Kościół jest zaangażowany i opozycja jest zaangażowana, sprawa człowieka i prawa człowieka, tak najogólniej mówiąc. I moje było takie wrażenie, że po tej książce nawet język kościelnych różnych eksponentów się zmienił, że oni uchwycili, to jest ważne, to robili, byli zaangażowani w te sprawy, ale wtedy zobaczyli siebie w innym świetle i to, myślę, było bardzo ważne w tej książce dla ludzi Kościoła. Jeżeli pozwolisz, to tutaj chciałem zrobić trend. Pamiętam taką rozmowę z księdzem Adamem Babanieckim, to był chyba 77 rok, w Krakowie byłem u niego w domu i on mnie wziął i mówi, wiesz, mówi, czytałem tą twoją książkę i nie zdawałem sobie sprawy, jakich ja mam mądrych biskupów. Tak, to mi się streszcza, ale sami biskupi często nie widzieli, że są tak mądrzy. Na tym polegał cały smak. To jest jedno dopowiedzenie, chyba dosyć ważne, że ten głos wyprodukował jakieś takie dobre efekty psychologiczne. Druga rzecz, którą tutaj warto chyba zwrócić uwagę, że cała geografia tych sił jest teraz kompletnie inna, że to nie jest opozycja taka i Kościół też będący w opozycji w inny sposób. Tu się ta geografia zupełnie inaczej w tej chwili rysuje. I myślę, że tu nie chodzi o znalezienie wspólnych płaszczyzn z wszystkim, trzeba jakoś szukać, ale z tą mentalnością prezentowaną przez antyklerykalizm Palikota, gdzie to jest, to w ogóle szkoda energii, mi się zdaje, na to. Natomiast taka książka, mi się zdaje, by była bardzo potrzebna w tej chwili, żeby ktoś potrafił napisać różnym ludziom, że o to samo nam chodzi. Nie wykrzywiajmy się na siebie, nie bójmy się siebie, bądźmy, otwórzmy się trochę, miejmy więcej zaufania. To jest bardzo ciekawe, jakie to mają siły. Kościół, lewica, dialog. Tutaj to słowo właśnie lewica, myślę, musiałoby być zastąpione. To jest druga sprawa, którą można by rozwinąć i myślę, że to jest bardzo ważna sprawa w tym naszym ciągu, żeby Kościół się o sobie nawet czegoś dowiedział od tej innej strony. I trzecia jeszcze rzecz jest bardzo ważna, jest tak do powiedzenia, powiem tylko to krótko, można było szeroko rozwinąć, że jednak w tej chwili Kościół wtedy no stroną jednak bardzo szykanowaną, może prześladowanie i nieprzesadzanie, ale był po stronie tych jednak uciskanych. To było, i na pewno był dyskryminowany. Był dyskryminowany, na pewno. Natomiast dzisiaj Kościół w Polsce jako instytucja ma mnóstwo racji do tego, żeby czuć się bardzo spełnionym. Ja przygotowałem jakiś taki materiał dla Niemców, czy Kościół szuka, jak Kościół szuka nowej tożsamości. I moja teza jest taka, że Kościół nie ma czasu nawet szukać nowej tożsamości, ani specjalnie nie czuje potrzeby, ponieważ ma tyle roboty, tyle dzieł wspaniałych. Może zmniejsza się liczba chodzących do Kościoła, ale przybywa liczba praktykujących. Dzieła, akcje, ruchy, to są gigantyczne różne formy obecności tego Kościoła. No jest ta jedna niepokojąca lampka, że udział młodzieży w działalności Kościoła bardzo wyraźnie spada. Ale na pociechę można powiedzieć, że się stały wyraziste bardzo, tak badania pokazują te postawy. Albo serio bardzo zaangażowani, albo kompletnie obojętni. Więc może będzie mniej, ale będzie za to lepsze to następne pokolenie, które po nas przyjdzie. Więc ja myślę, że tu jest
to jest szalenie potrzebne, to słowo dialog, tylko pytanie jest, z kim ten dialog rzeczywiście jest potrzebny i wokół jakiej wartości ma się skupiać. To nie są takie trudne pytania, dlatego że rozwarstwienie i nieufność wzajemna się bardzo pogłębia. Ksiądz Oko to jest też taki, nie jest to reprezentant Kościoła, no ma pełną swobodę wypowiedzi, no bo ma, nie, no w Kościele jest pełna swoboda wypowiedzi. No może no czasem, ale niepełna. Czasem ktoś ma ją lekko ograniczona, ale w zasadzie jest. Więc to jest to bogactwo Arki Noego, że każdego zwierza poparze. Ale nie bierzmy part z prototo, bo nie jest on ani wyrazem, myślę, niczego. Natomiast te nieufności rodzą się wśród ludzi, którzy w istocie rzeczy chyba mogliby być sobie bardzo, bardzo bliski. No, ciągle Tygodnik Powszechny usiłuje pełnić rolę takiej agory, takiego miejsca, gdzie spotykają ludzi, których łączą ważne wartości, nawet jeżeli się różnią w poglądach filozoficznych, czy też są wierzący, czy niewierzący. To jest zadanie oczywiście bardzo trudne, żeby tych ludzi łączyć, nie tylko Tygodnik. Kościół instytucjonalny szuka takiego dialogu z niewierzącymi. Tu się zaczyna właściwie takie poszukiwania, te dziedzińce pogan, tutaj te spotkania w Warszawie zorganizowane przez kardynała Nycza. W niektórych się spotkałem. Byłem, no są takie ciekawe inicjatywy, ale one są do tej pory takie bardzo jeszcze chyba z niewielkim. W Krakowie ksiądz biskup Ryś szuka takich form spotkania z niewierzącymi. Tu jest pytanie właśnie, co trzeba wstawić na temat lewica, bo lewica w tej chwili, jak słusznie Adam mówi, już ma inne znaczenie zupełnie. To nie w tym miejscu jest chyba punkt ten chory, czy taki, który ma kawaleryczny. Miałam taki ambitny plan, żeby w tej rozmowie ani razu nie przywołać Palikota, ani księdza Oko, ale panowie zrobili to za mnie. Pomyślałam, że to nam ułatwi. Dyskusji. Że to kogo nam jeszcze może od razu powiedz, kogo mamy nie wymieniać? Przyznam się, tak, to było działanie wykluczające z tego dialogu, zaplanowane przeze mnie, ale nie udało się, jak widać. Odwdzięczę się też Państwu taką informacją, że ja rozmawiając z księdzem Adamem Bonieckim w 2014 roku powiedziałam po lekturze książki Adama Michnika, jakich my mieliśmy mądrych biskupów. Gdzie oni się wszyscy podzieli. Ale jednak uporczywie będę wracać do pytania i prosić panów o próbę odpowiedzi na pytanie, co polski Kościół wie o Polsce dzisiejszej. Bo kiedy czytam listy episkopatu do wiernych albo słucham arcybiskupa Gądeckiego, w nieodległej w czasie homilii na Jasnej Górze, to myślę, że biskupi uważają Polskę za wroga, za wrogi kraj, który potrzebuje odnowy. Nasza ojczyzna potrzebuje dzisiaj odnowy, jeśli, tu tryb warunkowy, ma mieć przed sobą swoje jutro. I dalej, państwo i Kościół nie są tylko dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Kościół, jeśli jest autentyczny, winien być duszą państwa. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. Dla niektórych może to brzmieć prowokacyjnie, ale taka jest prawda. To jest prawda arcybiskupa Gądeckiego. Dalej następowała krytyka państwa obejmująca m.in. zgodę Rady Ministrów na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Były też inne w tej wypowiedzi krytyki pod adresem państwa. Ja powiedziałbym tak, że w tym momencie właśnie chciałem powrócić do tego, co mówił ksiądz Adam na temat tak wielu niezwykle wartościowych rzeczy, które się dokonują w Kościele. I
często wielu moich przyjaciół kapłanów, powiedzmy Ludwik Wiśniewski kiedyś mi mówił, dlatego, że dlaczego wy, Adam, o tym nie piszecie? To było do mnie. Ja mu powiedziałem szczerze, że po pierwsze trochę piszemy, nie jest tak, że nie piszemy w ogóle, a po drugie to jest niestety prawo mediów, że jeżeli pociąg przyjedzie na czas, to o tym się nie pisze. No, jeżeli jest katastrofa, to się pisze. Ale tutaj w tym, co powiedział ksiądz Adam, mnie zaniepokoiło to stwierdzenie, że Kościół nie szuka tożsamości, bo nie ma na to czasu. Ja powiedziałbym, nie szuka, bo ją znalazł. I zgodnie z pani prośbą, nie będę cytował księdza Oko, zacytuję innego kapłana, który mówił, że w Polsce dokonuje się, rząd dokonuje biologicznej eksterminacji narodu. To cytat jest. Ksiądz Rydzyk. To jest cytat. To nie jest omówienie, streszczenie, to cytat jest. Otóż jeżeli coś takiego kapłan, a jednocześnie szef radiostacji, która o sobie mówi głos katolicki w polskim domu, coś takiego mówi i to nie przeszkadza biskupom, episkopatowi i to nie wzbudza niepokoju i nie skłania do zdezawuowania tego typu opinii, no to ja mam prawo przypuszczać, że to jest przynajmniej element tej nowej tożsamości. W tym sensie ona nie jest poszukiwana, bo jest znaleziona. I to jest bardzo, w moim przekonaniu, to tożsamość głęboko antychrześcijańska. Głęboko antychrześcijańska. Ja wiem, że to, co tu mówię, to może dla państwa brzmieć bezczelnie i arogancko, ale ja to mówię z głębokiego przekonania, któremu dałem wyraz nie tak dawno w takiej rozmowie z dwoma dziennikarkami z gazety, które mnie przycisnęły, żebym się wypowiedział na temat Kościoła. Mianowicie powiedziałem, że w moim przekonaniu załamanie się Kościoła na wzór zachodni będzie katastrofą dla Polski. Dlatego, że w Polsce inaczej niż powiedzmy we Francji nie ma takiego silnie funkcjonującego na skalę masową, na skalę społeczną, kodeksu, nazwijmy to, etyki laickiej. To w Polsce zostało zniszczone przez propagandę komunistyczną. Po prostu nie ma tego. I tym jedynym miejscem, gdzie zwykły człowiek w Polsce się dowiaduje, co jest dobrem, a co jest złem, jest Kościół katolicki. I co my myśleć ten człowiek, kiedy nagle drzwi tego Kościoła zostają zatrzaśnięte mu przed nosem, jak to miało miejsce w Jasienicy. Co on ma myśleć? Tak, na pytanie to, co Kościół wie, co Kościół wie o dzisiejszej Polsce? Tak, oczywiście mówimy o Kościele jako instytucji, nie mówimy o Kościele jako tajemnicy wiary. Myślę, że to jest problem bardzo, że tu jest ten punkt szczególnie newralgiczny, kluczowy, bo skąd czerpię wiedzę? Myślę, że na niższych szczeblach może ta wiedza jest większa, ale siłą rzeczy jest tak, że jest takie poczucie, powiedział jeden z biskupów niedawno, Kościół otwarty, społeczeństwo nie chce Kościoła otwartego. Społeczeństwo nie chce, ludzie nie chcą, ludzie chcą Radia Maria. Nie powiedział Radia Maria, ale tak z jego,
działalności wynika, że tak, to przekonanie, że tu jest bezpiecznie, księża, biskupi mają mnóstwo ludzi, mają co do zasad moralnych już tak wiadomo, że duży procent respektuje Kościół, ale zasady moralne tak przyjmuje ze zmrużeniem oka. Działalność przewodniczącego konferencji episkopatu na rzecz jakiegoś kandydata w wyborach, już nie pamiętam, biskup Michalik popierał kogoś i ten jego kandydat przepadł kompletnie. I chwała Bogu. Więc to jest już oddziaływanie nie takie może gigantyczne. Tylko co wiedzą? To jest to pytanie. Mi się wydaje, że mają ten kręg ludzi, że wręcz boją się, że jak tutaj przyjmą inną postawę, to jakieś tłumy się zrażą, odpadną, są z tymi niezadowolonymi, malkontentami, z tymi, którzy chętnie słuchają o wrogach, to ich jakoś mobilizuje. No bardzo jest niebezpieczne tak bezczelnie oceniać wiedzę episkopatu o Kościele. No, mają chyba jakąś wiedzę, ale coraz częściej mam takie wrażenie rozmijania się. Te listy pasterskie są dobrym przykładem, bo list pasterski na ileś tam stron, w którym się dowodzi, że Jan Paweł II człowiekiem świętym był, jest bardzo budujący, ale no, są sprawy, które wymagają jakiejś odpowiedzi jasnej i klarownej, na które nie ma odpowiedzi. Pisze się na takie tematy na ogół bezpieczne, pewnie nie wyłącznie, ale głównie. Więc to jest chyba raz taki mikrokosmos, w którym żyje kler, żyjemy my, księża. To są mikrokosmosy, no, światy, które się nie zawsze w ogóle spotykają ze sobą. My słuchamy, mówimy, ludzie mówią, ale którzy ludzie mówią? To przychodzą ci ludzie, którzy mają ten swój dyskurs, wiedząc, że on będzie mile przyjęty przez duchownego. I tak ulubioną lekturą bardzo wielu księży, to jest nasz dziennik i źródło wiedzy, to jest Radio Maria. I ono po trochu kształtuje pewną wizję świata w tych ludziach. Oni coś wiedzą. Są tacy ludzie, którzy tak myślą, którzy tak żyją, którzy tworzą taką właśnie taki świat twierdzy oblężonej. Ale jakie to są na dłuższą metę koszta, to sobie trudno wyobrazić. To jest przeciwieństwo tego, co proponował Jan XXIII, co proponuje papież Franciszek w tej chwili, który mówi, że pozytywnie trzeba pokazywać radość Ewangelii, trzeba przypomnieć, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. To wykluczenie, ono z jakichś źródeł wypływa oczywiście, ta wiedza. Ale poczucie, ja osobiście mam takie poczucie czasami oderwania od rzeczywistości, oderwania na rzecz pewnej rzeczywistości także, ale którą się bierze za całość. No i wiemy, że wielu ludzi się bardzo zraża do Kościoła, odchodzi, widząc taki Kościół. Mam okazję spotykać czytelników tygodnika, czy ludzi, którzy przychodzą na spotkania w różnych miejscach Polski, w wielu miejscach byłem, w ponad 100 wsiach, miasteczkach, miastach. I to przychodzą ludzie, którzy chcą się upewnić, czy oni jeszcze w ogóle są w Kościele. Jeżeli oni tak nie myślą, jak ksiądz Rydzyk, jeżeli te kategorie właśnie takiej oblężonej twierdzy do nich nie przemawiają, jeżeli im się otwarcie Kościoła na świat podoba, czy oni jeszcze w ogóle są w Kościele, bo te różne teksty, jak ten zdumiewający tekst o państwie i Kościele, który gdzieśmy odeszli od tej filozofii konkordatu, się mówi o dwóch przyjaźni współistniejących, niezależnych rzeczywistościach, no ale nie czują się i to na razie nie mamy symptomu odchodzenia masowego od Kościoła. Nie ma takiego masowego. Księża mają pełne ręce roboty. Ludzie się spowiadają, przystępują do sakramentów, zawierają śluby. Mniej tych ślubów zawierają, ale zawierają. Także mamy poczucie, że jest ciągle pełno ludzi, że jesteśmy ciągle potrzebni, że jesteśmy w nurcie. A boi się, że ta rzeka zmienia po trochu swój nurt. Że my zostaniemy przy starym korycie rzeki i
I to jest rzeczywiście wielki, wielki dramat, który wisi w powietrzu, w moim przekonaniu skromnie. Ja muszę przyznać, że ta bardzo ciekawa homilia arcybiskupa Gądeckiego była dla mnie raczej taką refleksją, spowodowała refleksję o słabości Kościoła, bo pewnie wbrew intencji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wyciągnęłam wniosek taki, że to nie państwo potrzebuje duszy, tylko dusza, czyli w tym przypadku Kościół, rozpaczliwie potrzebuje państwa, nawet takiego, któremu się nie podoba, i jego mechanizmów prawnych, żeby na ludziach wymuszać i egzekwować coś, czego nie potrafi skutecznie głosić w kościołach. Znaczy, czy sprzeciw wobec związków partnerskich, to, że w tych listach pasterskich i w wypowiedziach hierarchów ja ciągle słyszę jedną definicję małżeństwa, wiadomo, sakramentalne, mężczyzna, kobieta, tak jakby Kościół w ogóle nie zauważył, że to społeczeństwo bardzo, bardzo się zmieniło i niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to są to zmiany postępujące. To niewdzięczne pokolenie wychowane już na religii w szkole wcale nie chce zawierać związków małżeńskich, woli żyć w związkach partnerskich. I to są dane statystyczne, a nie jakieś nasze wyobrażenia z dużego miasta, z Warszawy na przykład. Dalej podziemie aborcyjne, no również, owszem, istnieje, możemy udawać, że nie ma, ale jest. I zastanawiam się, czy to nie jest jednak jakaś kapitulacja trochę Kościoła przed społeczeństwem. Takie, nie wiem, rozpaczliwe z mojej perspektywy ruchy. Tak, myślę, że rzeczywiście to są ruchy słabości, bo w czasach komunizmu myśmy mówili, nie chcemy żadnych przywilejów, chcemy tylko mieć i Wojtyła, i to było takie hasło, nie chcemy przywilejów, chcemy tylko, żeby nasze prawa były uszanowane, żebyście mogli powiedzieć bez cenzury to, co uważamy. Kościół ma prawo do wypowiedzenia swojej oceny moralnej. Natomiast takie czasem odnosi się wrażenie, że duszpasterstwo zapomniało, że są te instytucje kościelne, które mają sens tylko, jeżeli są oparte na wierze. Że małżeństwo sakramentalne od niesakramentalnego niczym się nie różni, jeżeli nie dostrzega się tej różnicy, która wynika z wiary. Że my bronimy jakiegoś obyczaju, jakiejś tradycji szlachetnej i czcigodnej, ale do sakramentów, do wiary nie można nikogo przymusić. Oczywiście, jeżeli Kościół broni nienarodzonych, to broni w imię już nie tylko religijnych, ale szacunku do życia. Ale cała sfera dotycząca sakramentów i tego wszystkiego, co wynika z wiary, może być tylko zbudowana na wierze. Tu prawda ma pociągać siłą swojej prawdy, mówi Sobór. I ta agresja jest agresją obronną. Mam wrażenie, że to jest błąd, który od Konstantyna towarzyszy Kościołowi, kiedy było nie do pomyślenia, żeby cesarz nie był chrześcijaninem. Początkowo nie do pomyślenia, żeby chrześcijanin był cesarzem. A kiedy już było tak, że cesarz musiał być chrześcijaninem, zaczęły wszystkie te nieszczęścia w kategorii ramię świeckie kościoła, wojna sprawiedliwa, no całe takie masy rzeczy, gdzie w religii szukano usprawiedliwienia dla rzeczy dalekich od Ewangelii. I to powtórzę, przypomina o tym właściwie papież obecny ciągle. On z tego chce Kościół wydobyć jakoś, z tych. Ja mam wrażenie, że w dokumentach episkopatu naszego właściwie nie ma tego ducha, który ja znajduję w wypowiedziach papieża Franciszka. Że papież Franciszek, zresztą tutaj oto otwieram nawias, ja inaczej niż wielu moich przyjaciół, trochę inaczej oceniałem i oceniam dalej papieża Benedykta.
Ja uważam, że ja się zgadzam, że on był konserwatywny, ale to był konserwatyzm bardzo wysokiego piętra. To znaczy tam nie było taniej demagogii, tam nie było mowy, no mowy wrogości, tak powiedziałbym. Był bardzo wybitny intelektualista. Ale bardzo rzadko przypomina, że papież Benedykt potrafił głośno powiedzieć, że nie miał racji. Potrafił głośno przeprosić za pomyłki. Mi nie jest znany ani jeden przypadek polskich hierarchów, którzy by coś takiego mogli powiedzieć o sobie. Więcej nawet. Bo się nie mylą. Wiesz, był taki wybitny ekonomista czasów komunizmu, Oskar Lange. I któregoś razu studenci go zapytali, panie profesorze, czy Karol Marx był nieomylnym Bogiem, czy też był omylnym człowiekiem? No oczywiście, że człowiekiem był. No w takim razie, gdzie on się mylił? I uczony Oskar Lange, skądinąd członek KCPZPR i Rady Państwa, nie był w stanie wykrztusić tego. Otóż takie miałem wrażenia, czytałem w Gazecie Wyborczej rozmowę z ojcem Maciejem Ziębą o Janie Pawle II. Jan Paweł II był postacią wybitną. Muszę powiedzieć, że ja sam byłem dość bezkrytyczny wobec niego. Dość. Ale to, co ja czytam w wypowiedziach o Janie Pawle II, to nie tylko, że był święty. Nie mnie o tym sądzić, ale z pewnością był. Natomiast on po prostu nigdy w żadnej sprawie nigdy się nie mylił. Nawet prawdopodobnie w arytmetyce, jak chodził do szkoły. No przecież to jest robienie z refleksji religijnej karykatury. No. W sposób oczywisty nieomylny nie był. Polskiego katolicyzmu dzisiaj, podobnie zresztą jak i w ogóle polskiego życia intelektualnego, nie stać na poważną, pogłębioną refleksję o nauczaniu, o roli dziejowej, o życiu Jana Pawła II. To jest takie, ja jakby budując mu pomniki, knebluje się jego jednocześnie, się kończy rozmowę. Teraz antyklerykalizm to jest coś, co ja uważam za szalenie niebezpieczne. Mnie bardzo skrytykował właśnie, przepraszam za brzydkie słowo, Janusz Pawalikot i oskarżył mnie o, nie wiem, kapituluję, czy klękam przed kościołem i tak dalej. Więc być z jednej strony atakowanym przez Janusza Papalikota, z drugiej strony przez księdza Oko, no trzeba powiedzieć, że to człowiek ma prawo do samozadowolenia. Ale dla mnie to jest ważne, dlatego że w gruncie rzeczy, i ja mu to stale mówię, ja Januszowi Papalikotowi, bo my jesteśmy sąsiadami. Mieszkamy na tej samej ulicy. Ja mówię, to
to, co ty robisz, jest piekielnie niebezpieczne. Bo ja się zgadzam z tym, że by nie było fenomenu papalikota, gdyby nie było fenomenu Rydzyka. No to dla mnie jest jasne. Ale jeden i drugi mają jeden paradoksalnie wspólny cel, żeby konflikt polityczny przeobrazić w wojnę religijną. No to dla Polski nieszczęście. Nieszczęście, bo pewnych wartości religijnych się nie dyskutuje. No, w to się wierzy albo się nie wierzy, to się wyznaje albo się nie wyznaje. Tutaj nie ma miejsca na kompromis żaden. Kompromis jest możliwy tylko w świecie polityki i potrzebny. W świecie wiary on jest niemożliwy. I teraz to, co ja uważam za cholernie niebezpieczne, to jest to, że przedtem ja się bawałem wyłącznie stosunku instrumentalnego do Kościoła przez polityków i pisałem o tym. W kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński się filmował na tle Kościoła i mówi, kto chce iść z nami, ten będzie szedł z Chrystusem. No nie, zapisywać Chrystusa do PiS-u to może pewna przesada jedna. Natomiast w tej chwili ja się obawiam jeszcze drugiej instrumentalizacji. Żeby naturalne głosy sprzeciwu, niepokoju czy krytyki nie były instrumentalizowane przez taki rzeczywiście dość taki prymitywny, taki tramwajowy ateizm, o którym przed laty pisała pani Anna Morawska. To zaczyna być niebezpieczne. Jeżeli nie daj Bóg w te buty wejdą kibole, czy tacy patrioci, spod znaku tam, nie wiem, z Farożyca, czy tam, jak to się nazywa, już nie wiem, no taki popogańskie, myślę, wątki, co oczywiście jest możliwe, bo mamy do czynienia z pewnego rodzaju kryzysem aksjologicznym. To jest taka, zrobiła się czarna dziura aksjologiczna, gdzie właściwie ostatni autorytet, który jest jako tako nienaruszalny, to jest Jan Paweł II. Wszystkie inne zostały zdeptane. I to dla społeczeństwa nie jest dobrze. Źle wróży, dlatego że no to jest takie słynne powiedzenie Chestertona, prawda? Które ja lubię cytować, jak się spieram z antyklerykałami. Mianowicie Chesterton powiada tak. Nie jest prawdą, że kto wierzy w Boga, jest w stanie wierzyć w różne mity. Na odwrót jest, kto nie wierzy w Boga, jest w stanie uwierzyć we wszystko. I mnie się wydaje, że tego przesłania w naszym Kościele nie ma. Mianowicie, że nasz Kościół źle definiuje zagrożenia. Że zagrożeniem może być nihilizm, a nie gender, że zagrożeniem może być kompletna banalizacja aborcji, a nie in vitro. Znaczy to, że to jakby Jerzy Turowicz napisał kiedyś, że Kościół nie jest łodzią podwodną. Ksiądz Pasier pisał, że Kościół nie może być oblężoną twierdzą. Mnie się wydaje, że oni obydwaj
mieli dobrą intuicję zagrożeń. Tadeusz Mazowiecki pisał, że trzeba przekraczać kredowe koła. Dzisiaj to tam się buduje żelazne kurtyny, żeby ludzie nie mogli ze sobą porozmawiać. Jednego z biskupów, z którym rozmawiałem, zapytałem. Franciszek napisał list do redaktora La Repubblica, o którym wiadomo, że jest nie katolik i tak dalej. Czy ksiądz biskup sobie może wyobrazić, że arcybiskup Michalik by napisał taki list do redaktora naszego gazety wyborczej? No, całe szczęście. A ja żałuję. Nawet gdyby to miał być list pasterski. No. Natomiast faktem jest, że tu rzeczywiście na dialog nie ma miejsca, bo była ta sprawa, o której myśmy pisali w gazecie z Tylawy. Okropna sprawa księdza skazanego prawomocnym wyrokiem, który przez cały czas był broniony przez arcybiskupa jako człowiek niewinny, a nasze publikacje były traktowane jako atak na Kościół. Do dzisiaj ksiądz Michalik odmawia rozmowy na ten temat, dlatego żeby na to pytanie musiał odpowiedzieć, albo przynajmniej je przemilczeć, co by też było charakterystyczne. Natomiast ciągle ja słyszę z ust wielu biskupów, że papież Franciszek powiedział zupełnie coś innego niż powiedział. Ja nie wiem, czy tego rodzaju osobliwa teologia służy pogłębianiu wiary. Ja tylko jeszcze do tych definicji Kościoła, jedno pasierba powiedziała na pogrzebie Kisiela, że Kościół jest jak arka Noego, w którym każdego zwierzę jest po parze, gdzie nie gryzą. To chyba też jest ważne. Ja chciałabym wrócić do pana sąsiada, panie redaktorze, niestety, i złamać swoją zasadę. Szybko ją złamać, bo czytałam tę polemikę z pana wywiadem, z tym, co pan powiedział w Gazecie Wyborczej. I był tam jeden argument, który brzmiał przekonująco. Janusz Palikot wspominał o świeckich systemach etycznych. Pan mówił, że w Polsce one praktycznie zostały zniszczone, że nie mamy się na czym oprzeć, ale jednak ta Polska nie jest już w izolacji. Jesteśmy w Europie, są trybunały, prawa człowieka to już nie jest jakaś kompletna abstrakcja. Mamy do tego dostęp właściwie w każdej chwili. Polacy masowo, więźniowie pokrzywdzeni przez różne instytucje zgłaszają się ze swoimi problemami do Trybunału Europejskiego. Janusz Palikot wspominał o świeckiej, jak najbardziej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o innych inicjatywach również świeckich, które no jednak potrafią uzmysłowić może nawet komuś średnio przeciętnie inteligentnemu, co jest dobre, a co jest złe, więc może ten obraz, który pan rysuje, nie jest tak straszny. Czy tak jednak Polska się bez tego Kościoła nie załamałaby hipotetycznie? Ja nie zgadzam się z tym. Ja uważam, że to była katastrofa, ale to jest oczywiście akt wiary z mojej strony. Natomiast ja przecież nie napisałem, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Nawet arcybiskup Michalik tego dziś nie twierdzi. Ja napisałem, czy powiedziałem, ja jestem głęboko przekonany, że awantury z Jurkiem Owsiakiem to jest ogromny błąd dużej części kapłanów katolickich. Dlatego, że to, co on robi, jest absolutnie w duchu najlepiej rozumianego chrześcijaństwa.
W końcu arcybiskup Życiński pojechał na spotkanie i... Kardynał Nycz także. Nie rozumiem. Kardynał Nycz także. Kardynał Nycz także, jest właśnie. I ksiądz się okazuje... Adam Boniecki również. I kto, kto? Ksiądz Adam Boniecki również. No ale on to już jest wiadomo. No. Ale ja jestem zdania, że cała ta propaganda wypalana przez bardzo różnych duszpasterzy, że Jurek wzywa do nihilizmu, kiedy mówi rób ta co chce. Ale przecież to jest parafraza świętego Augustyna. No, jak tego można nie wiedzieć, jak się jest katolickim kapłanem? No. Więc ja bym powiedział tak. Mnie to bardzo martwi, co ja w tej chwili oglądam. Bardzo mnie niepokoi. Ale ja jestem historykiem. Ja wiem, że Kościół istnieje ponad 2000 lat. I tam bywały gorsze czasy. I Kościół, jak ta święta jawnogrzesznica, potrafi siebie zrzucać, jakby pozostawiać to, co złe i się wewnętrznie odradzać, zmieniać. Jestem przekonany, że w Polsce też tak będzie. Tylko pytanie, czy moje dzieci tego doczekają, bo to może trwać długo. No. I oczywiście jest tutaj jeszcze jeden czynnik. To jest tchórzostwo dużej części polskiej klasy politycznej, ale też i po polskiej klasy umysłowej, żeby ten temat na wszelki wypadek obchodzić łukiem. Nie zbliżać się do tego, bo można w skórę dostać. Są oczywiście wyjątki. Książka profesora Woleńskiego Granice niewiary jest polemiką światopoglądową z arcybiskupem Życińskim na bardzo wysokim poziomie i z oddaniem jakby hołdu swojemu oponentowi. Ale w zasadzie cały ten obszar pozostaje poza sferą dialogu. To znaczy, można dyskutować, czy książka Tadeusza Bartosia o pontyfikacie jest dobra czy niedobra. Ale na pewno to nie jest antyklerykalizm w duchu tygodnika, nie. Czy też wywiad Żereka ze Stanisławem Obirkiem. Jakby zasada jest taka, że o tym albo się nie pisze w ogóle, albo się pisze, że to są tam zdrajcy, tam nie wiemy, odstępcy i tak dalej. Czyli jakby paradoksalnie w szeregach katolików radio maryjnych zwycięża to, co ksiądz Tischner nazywał homo sovieticus, bo to jest mentalność sowiecka. Nie ma miejsca dla kogoś, kto myśli inaczej niż ja, bo jeżeli myśli inaczej niż ja, to on nie może zasługiwać na szacunek. I to mi się wydaje szalenie niebezpieczne. I tego się bardzo boję. Teraz jest jeszcze jedno słowo o dialogu. Z czasów prymasa Wyszyńskiego pochodzi pewien eklezjalny obyczaj, że kapłan jest pasterzem i są owce. Wtedy rzeczywiście nie bardzo było miejsce na dialog.
na relację partnerską, bo rzeczywiście prymas Wyszyński był czymś na kształt interreksa. Znaczy nie było legalnego państwa, wtedy prymas jakby był substytutem tego. Teraz są inne czasy. I o ile wtedy można było przypuszczać, że każdy dialog może być po prostu instrumentalizowany do wojny z Kościołem czy z religią, dzisiaj nie ma takich podstaw. Ja wtedy byłem całkowicie po stronie księdza prymasa i ja sam sobie powtarzałem, jak byłem przesłuchiwany, że z funkcjonariuszami bezpieczeństwa nie ma miejsca na dialog żaden, bo oni nie chcą dążyć do żadnej prawdy, tylko chcą mnie zniszczyć. I ja rozumiem, że tak myślał biskup. Przemaz Wyszyński, czy kardynał Wojtyła, czy biskup Tokarczuk, do którego wtedy jeździłem. To przemyślam. Ale Tokarczuk wtedy nie miał żadnych zahamowań z prowadzeniem bardzo partnerskiego dialogu, nie wiem, z Kuroniem czy ze mną. Ja to był drugi, widziałem to na własne oczy, do Castel Gandolfo zapraszał intelektualistów bardzo różnych orientacji, bardzo różnych. Więc mnie się wydaje, że ten duch, ten klimat dialogu został dziś w Polsce, no mocno powiem, został dziś w Polsce zdestruowany, a ci kapłani, którzy w tym duchu chcą pełnić swoją misję, są marginalizowani i to jest najłagodniejsze ze słów, jaki tu mogę użyć. Tak, no jeżeli mogę się wejść do głosu, myślę, że na analogię, przychodzi mi do głowy analogię z okresem przed Soborem Watykańskim II, gdzie był taki klimat właśnie nie dialogu, temat zastraszenia, bo bardzo taki dyktatorski Kościół jako instytucja. Zabraniano nauczać, mówić tym, którzy zbyt byli otwarci. I ponieważ Kościół, no, jest on przekonany, jest nie tylko ludzkim przedsiębiorstwem, ale jest działaniem Ducha Świętego, nagle zjawił się ten papież, którego wybrali, bo szukali, który kardynał jest najbrzydszy, najgłupszy i stary, żeby był przejściowy. To były kryteria, według jakich wybrano Jana XXIII. I ten okazał się człowiekiem, który te siły uruchomił i stało się to wszystko, co się stało, gdzie nagle to Kościół jednak niezwykle się zmienił. To oczywiście to jest ten sam Kościół, ale ja byłem księdzem i w Starym, i przed Soborem, i po Soborze. To było naprawdę wpuszczenie powietrza i mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, za których tęsknimy czasami na swój sposób, może niezbyt pogłębiony, nad tym dialogiem, nad tą wielością, nad różnością, że to są nurty, które one istnieją, one się gdzieś kotują. Ci ludzie są, którzy tak do tego dojrzewają. Ja myślę, że na dłuższą metę to jest, można powiedzieć, że albo Kościół nam się rozwali, jak w różnych krajach zakonnych i zachodnich i to nie wytrzyma próby, albo też mieć nadzieję, że tu nastąpi jakaś przemiana i nawet może nasze dzieci tego doczekają jeszcze, że ja mam taką nadzieję, że to narasta i teraz nagle się zjawia ten Franciszek, który kompletnie nie pasuje do niczego, co zastał w tym instytucie, jak jest Watykan, który przeraża i gorszy i denerwuje tych ludzi z Watykanu, mówią populista, no ten, który ma niezwykle jasną wizję. Jak powiedział, to nie chodzi o to, żeby mieć wszystko pod kontrolą, to jest ten wymiar przestrzeni, tylko wymiar czasu jest istotny. Przygotować
możliwości ewolucji tych sił. Dlatego on tak dobiera ludzi bardzo starannie, że daje początek jakiemuś procesowi. I ja jestem przekonany, nie wiem dlaczego, nie potrafię tego udowodnić, że ta skorupa postsowieckiego myślenia, którą jesteśmy dotknięci, że ona się zużywa, ona po prostu się rozsypuje i to, co jest w Ewangelii najwspanialsze, to, co sprawiło, że ona przetrwała te 2000 lat, ten uniwersalizm i otwarcie na innego i przekonanie, że wszystkich ludzi ogarnia miłość Boga, że to jeszcze dzięki Franciszkowi zadziała. No, mówi się, że na razie wpływ papieża Franciszka jednak jest na Kościół Polski, bo mówią, że jednak wszyscy biskupi sobie kupili autobusy teraz, żeby, tak jak Franciszek, już nie z limuzynami, taki księżowski dowcip taki, nie? Niezbyt wybredny, że to działa, to się po prostu staje. I to jest właśnie ta przedziwna, co mówiłeś, że Kościół ma tam moc jakiegoś nagle odnalezienia znowu wigoru duchowego i życia. I takie, może nie tylko Kościół, którego oglądamy w mediach i w listach pasterskich, to jest cała rzeczywistość i oblicze Kościoła. Jest ten Kościół w parafiach, we wspólnotach, w ruchach nawet, gdzie coś przygotowuje nowego, taka jest. I w klubach katolickich, i tych kikach warszawskich. Więc to dla Joanny specjalnie. To tak jest, taka jest prawda. Rzeczywiście coś takiego, myślę, powoli dojrzewa. No, musiałem coś optymistycznego powiedzieć. Optymistą trzeba być, Adasiu, dlatego, że w Polsce bycie pesymistą to jest banał, no, dlatego że pesymiści na ogół miewali rację. W związku z tym tylko ktoś, kto jest optymistą, jest ciekawym rozmówcą. I ja od siebie dodaję, podoba się dziewczynom. To jest, w tym jest coś niebanalnego. No. Więc ja też optymistą jestem, a optymistą jestem tym większym, że niedawno przeczytałem wydaną przez Dominikanów książkę Dziennik Iwa Kongara z okresu, kiedy Kongar był tak potraktowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, jak teraz ksiądz Lemański, mniej więcej. I puenta była taka, że jak my mówimy w Polsce, dłużej klasztora niż przeora. I przeor się zmienił, a Kongar dostał kapelusz kardynalski. Więc ja księdzu Lemańskiemu wróżę świetną przyszłość. Kilka diagnoz już tutaj padło, diagnoz o tym, czemu ten dialog kuleje, delikatnie rzecz ujmując. Powiedział pan, że papież zapraszał różnej maści intelektualistów i z nimi dyskutował, brutalnie mówiąc, był przygotowany do takiej dyskusji. Albo przynajmniej wysłuchiwał. Druga rzecz, o której pan powiedział, to brak autorytetów. Trzecia, o której już była tutaj mowa wcześniej, to nie do końca wiadomo, kto z kim miałby rozmawiać. I z kulturą, ze światem, z ludźmi. Czyimi ustami ten świat ma mówić do Kościoła? Moim zdaniem świat bez przerwy rozmawia sam z sobą i tym samym z Kościołem. Jest tego teraz pytanie, czy na takiej zasadzie, jak w rozmowę z światem wchodzi teraz papież Franciszek,
będą chcieli, będą widzieli potrzebę tego i możliwość. Nasi biskupi. I oczywiście to oznacza, trzeba przyjąć założenie szacunku dla inaczej myślącego. Ksiądz Pasierb, tego jak rozumiem, pozwala mi pani cytować. Ksiądz Pasierb pisze gdzieś, że ewangeliczna zasada to jest powiedzenie drugiemu człowiekowi: dobrze, że jesteś. A Pasierb do tego dodaje, że chrześcijanin powinien jeszcze dodać: dobrze, że jesteś inny. To jest w gruncie rzeczy dla mnie, tak jak ja pojmuję to, wartości Ewangelii nie są skomplikowane. One są trudne tylko. Trudno jest żyć z świadomością, że wciąż się do tych wartości nie dorasta. Ale one nie są skomplikowane. W gruncie rzeczy, jeżeli dziesięcioro przykazań jest takie, jakie jest, i nikt rozsądny nie próbuje ich redagować czy modernizować, to znaczy, że ten korzeń metafizyczny Starego i Nowego Testamentu jest nieśmiertelny. On nigdy nie uschnie. I w tym sensie ja myślę, że przetrzymaliśmy już tyle prawdziwych nieszczęść, że przetrzymamy też i księdza Rydzyka i ojca Macierewicza. Za chwilę oddam Państwu głos. Ostatnie pytanie do Panów. Jak ten dialog praktykować? Ksiądz Adam Boniecki. My oczywiście jesteśmy specjalistami od doradzania biskupom, jak mają praktykować, bo to nikt nas nie pyta, kurczę, ale my wiemy, jak to urządzić, zorganizować. Myślę, że odpowiedź jest taka, że mamy to praktykować po prostu, że tu, gdzie jesteśmy. No, każdy jest w różnej sytuacji, inaczej robi redaktor, ma inne możliwości. Redaktor największego dziennika w Polsce robi to na inną skalę, inaczej ksiądz emeryt w tym przypadku. Ale to jest, myślę, to, co naprawdę bez takiego gadania, żeby iść i spotykać się, nie to, żeby spotykać się i rozmawiać o demaryny, tylko żeby rozmawiać o sprawach tych ważnych, tych, które różnią, które łączą. I to jest coś, czego chyba potrzebę tego mnóstwo ludzi u nas odczuwa, takiego właśnie spotkania, dialogu. To takie małe doświadczenia w tym moim małym zakresie, no to spotkanie w tym Ustoku, no to było kapitalne. Przyszli jakiś ludzie, dla których to nagle nic tam nie było wielkiego powiedziane. Nagle oni zobaczyli inny kościół. Powrócili. No, to jest chyba to, żeby się tego nie bać. No, u nas istnieje taki lęk, jakieś to odrzucenie. Ja, takie doświadczenie strasznie dla mnie ważne. To, że przypadkiem to było coś zupełnie marginalnego, że sfotografowałem się z Nergalem. Postulował prawdziwy katolik, żeby za to mnie ekskomunikować. To naprawdę z satysfakcją to przeczytałem. To co, ja mam, jak ktoś się pyta, czy może się ze mną sfotografować, mam pójść iść precz szatanie czy satanisto? Mam powiedzieć mu, ja mogę z panem porozmawiać, ale fotografować się, broń Boże, bo co powiedzą, co powie ksiądz biskup, czy jacyś ludzie? To jest mój brat, to jest człowiek odkupiony przez Chrystusa, to jest człowiek, który
no, jestem show biznesie i robi to, co robi, co nie uważam za szczyt dobrego wychowania i kultury, ale to jest poza tym też człowiek normalny. I my się tego boimy po prostu i myślę, że każdy, gdzie jest, musi zdobyć na spotkanie z innym, co nie udawajmy, że to zawsze jest takie łatwe. Czasami wcale nie jest ani łatwe, ani ciekawe, ani przyjemne, bo my dla tego innego też jesteśmy innymi. Obrzydliwymi czasami jest to. Ale ja myślę, że to jest jedyna droga, która potem na zasadzie, nie wiem, tego czynnika mnożnikowego, nie? Jak się pięć ludzi w taki sposób spotka, to potem każdy z nich spotka się z innymi pięcioma, z innymi. W ten sposób ogarniemy całe społeczeństwo. Akurat ogarniemy. Ale to jest, ja myślę, że to i takie miejsca promieniują natychmiast. Tam ludzie ciągną jak nie wiem co, myślę, na takie spotkania. No to, no nie wiem, przyszli państwo, tutaj spotkałem się z potworem Michnikiem i księdzem Bonieckim i państwo się chciało przyjść i tu siedzieć w tej dusznej sali tyle czasu. To funkcjonuje bardzo. Że jest klimat sprzyjający w gruncie rzeczy temu, który przełamuje te lęki przed innym i niepewność swojego stanowiska, która przemienia się w agresję obronną. Że to jest chyba. Pewnie jesteśmy siły wiary, siły Pana Boga i wobec tego musimy karabin maszynowy przesuwać naokoło, na wszystkich, którzy są wokół nas, bo są inni. Ja mam wrażenie, że ksiądz Adam po prostu lubi lubić ludzi. Natomiast ten ksiądz, którego nie wymienię na prośbę naszej moderatorki, myślę, że kocha wszystkich na świecie z wyjątkiem mężczyzn i kobiet. Natomiast na koniec tego opowiadam przed chyba 15 lat, może więcej. Mianowicie dla gazety robiłem interwiu z biskupem Pieronkiem tam na skwerze tam. U niego to było lato, było cholernie gorąco. Mówię, księże biskupie, no, coś do picia. Mówi, panie rektorze, mam piwo, ale może być tylko żywieckie, bo jestem patriota lokalny, więc niech będzie żywieckie. Tych piw wypili nieco i fotograf zrobił zdjęcie i ono poszło do gazety. Potem mi biskup opadał, został list od czytelnika, który ksiądz biskup powinien się wstydzić, żeby z tym strasznym ich nikim jeszcze reklamować alkoholizm. To jest w ogóle straszne. Na co ja mówię, no i co ksiądz biskup na to? Powiem, no ja bym nawet napisał list, że nie pozostaje mi nic innego, jak go prosić o modlitwę o zbawienie mojej duszy.